Panie marszałku, Wysoka Izbo, Komisja Łączności z Polakami za Granicą na posiedzeniu w dniu 14 maja rozpatrzyła 3 poprawki Senatu. Pierwsza poprawka ma charakter redakcyjny. Poprawka numer 2 skraca czas postępowania prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie osób ubiegających się o przyznanie karty Polaka. Poprawka numer 3 gwarantuje ciągłość postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. Komisja wnosi o przyjęcie powyższych poprawek.